Prostownik jest już uruchomiony. Chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób starzy profesjonaliści przygotowywali prostowniki i jakim prądem one ładowały. Zobaczcie, ja ładuję w tej chwili akumulator o rzeczywistej pojemności 20 amperogodzin. Ten klucz jest włożony w zakres dla 20 do 40 amperogodzin z prądem maksymalnym 3 ampery. I zobaczcie teraz, jakie mamy napięcie. Ja w tych materiałach informacyjnych, które Wam udostępniam, podaję, że to górne napięcie to jest 16,8 V. Ale trzeba wziąć pod uwagę, jaka jest temperatura dzisiaj. I ze względu na tę temperaturę, akumulator też pozwala się wyżej ładować. I teraz tym napięciem granicznym będzie prawdopodobnie napięcie o 0,3, może troszkę ponad 0,3 V wyższe ze względu na to różnicowanie napięć, jakie są potrzebne do ładowania akumulatora przy różnych temperaturach otoczenia. Pokażę Wam jeszcze, jak napięcie nam podskoczy na innych ustawieniach tego prostownika. Tu mamy teraz na pojemność 40 do 80, więc w tej chwili myślę, że mniej więcej moglibyśmy pozwolić temu prostownikowi na wzrost napięcia na klemach akumulatora gdzieś do mniej więcej 17,1 V, ale jak widać, to napięcie już przy tych wyższych ustawieniach, tu dla 80, 120, 10 A maksymalnego, no już jest ta wartość zbyt duża dla mojego akumulatora. Ale że to jest testowy, to Wam pokażę, bo on i tak już jest na wykończeniu. No i tutaj jest ten maksymalny prąd 25 A, oczywiście przy napięciu poniżej 13 V. Ale to odpowiednie napięcie w tej chwili jest właśnie na tym ustawieniu dla pojemności 20-40 i myślę, że napięcie podczas ładowania też jest dobrą wskazówką, żeby się jednak po prostu trzymać tych napięć, bo jeżeli za bardzo przekraczamy 17 V i to przy wysokich temperaturach, to znaczy, że mamy zbyt duży prąd ładowania, a nasz akumulator po prostu ma już mniejszą pojemność niż zakładamy i trzeba po prostu troszkę skręcić prąd podczas ładowania. No i to taki krótki vlog, tylko dziś, z dzisiejszego dnia. Chciałem Wam po prostu pokazać w zasadzie efekt mojej pracy, bo udało mi się ten prostownik uruchomić, ale bardziej interesuje mnie to właśnie, jakie prądy dawały te stare prostowniki, jakie napięcia osiągały, więc myślę, że Was to też zainteresuje i z ciekawością to obejrzeliście. Także dzięki i pozdrawiam. Miłego wieczoru.